To co, dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak to jest wstawać o 5 rano. Od kilkunastu lat, dzień w dzień. Zacznijmy może od tego zabawnego przeświadczenia, że do wstawania o 5 rano po iluś latach można się przyzwyczaić. Nie można się przyzwyczaić. Wstawanie o 5 rano generalnie jest minusem. Więc nazwijmy to moje plusy i minusy wstawania o 5 rano. Niewątpliwie jestem ciągle śpiący. Nawet niektórzy mówią, że jestem w stanie zasnąć w dowolnym miejscu z otwartymi oczami o dowolnej porze. A plusem wstawania o 5 rano jest przede wszystkim to, że nie ma korków. W sumie człowiek by poszedł jeszcze spać. I co ważne, rano jest na pewno cisza i spokój, ponieważ w domu jako jedyna osoba wstaje tak wcześnie rano. Nawet pies nie wstaje tak wcześnie, więc nawet on nie hałasuje. Na pewno pojawiają się dziury w pamięci. Na 5 rzeczy, które mam kupić w sklepie, kupię 3 albo 4. Ogromnym plusem jest też to, że kończę pracę wcześniej od innych. No bo było nie było, te 7-8 godzin człowiek przepracuje. No ale jeżeli zaczyna pracę o 5, 5.30, a kończy o 12.30, 13.00, to de facto te 8 godzin przepracowałem. A już taki aspekt czysto sportowy, to niewątpliwie wolniej się regeneruje. Mam mniej energii na ćwiczenia, co nie znaczy, że tego czasu na ćwiczenie i tej energii nie znajduję, bo przecież skaczę niemal codziennie. Natomiast też to zauważyłem, że mając wolny weekend, będąc bardziej wypoczęty, ma się też więcej ochoty i energii na to, żeby skakać, żeby trenować, żeby ruszać się. To, co widzicie za moimi plecami, to jest warszawski młotek. Nazwa sami rozumiecie. Ale kiedyś, w 76 roku, to był bardzo prestiżowy budynek. Miał mieć absolutnie wszystkie wygody, super szybkie windy, domofony, przede wszystkim niesamowity widok na Wisłę. Cały czas nie daje mi spokoju ta jedna rzecz. Ta restauracja, ten dwupoziomowy apartament. A jestem tutaj nie przez przypadek, ponieważ chodzi o planowanie. No ktoś to wszystko zaplanował, żeby tak to wyglądało. A ponieważ ostatnio spodobało mi się, że mówię o samych plusach, to będzie o plusach planowania, które zawsze mnie to bawi, że nikt nie planuje dostać mandatu. A te słynne żółte fotoradary, trochę już wyłapały ludzi. Niczego człowiek nie zapomina, nie spóźnia się, jest spokojniejszy, ma więcej czasu i śpi lepiej. To są naprawdę same plusy planowania. Chyba że jesteś dorosłym człowiekiem, masz dom, rodzinę i doskonale wiesz, że to, co sobie zaplanujesz, to jest twoje, a wszyscy inni zaplanują czas dookoła. Tak więc ja mogę sobie oczywiście planować na przykład, nie wiem, dzisiejszy trening, ale doskonale wiem, że kiedy pojawię się dzisiaj w domu, może się okazać, że jest 1500 różnych rzeczy do zrobienia i jestem w tym wszystkim niezbędny, w związku z tym mój trening gdzieś tam schodzi na dalszy plan. Ale tak sobie myślę w dłuższej perspektywie, że to planowanie wcale nie jest takie najgorsze. To znaczy jakiś czas temu sobie zaplanowałem, że będę skakać na skakance, że zabiorę się za siebie, że trochę poćwiczę i dzięki tym planom jestem tu, gdzie jestem. Czyli 12 kg mniej. A przynajmniej tyle było jakiś czas temu, bo potem niestety te plany trochę się rozjechały, doszło parę kilogramów więcej i znów planem jest to, żeby wrócić do tych minus 12. Cały myk tak naprawdę polega na tym, żeby ustawić sobie priorytety. To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Gdzieś jakiś czas temu ustawiłem sobie priorytet na ćwiczenia i faktycznie codziennie starałem się ćwiczyć. Pracę uwielbiam, jak jest wszystko uporządkowane i bardzo się denerwuję, kiedy te plany mi się rozjeżdżają. Natomiast po swojej choćby nawet opasce fitnessowej widzę, że to jest jakiś plan, skoro codziennie w okolicach 16, 17, no prawie codziennie, w okolicach 16, 17, 18 biorę się za trening, czyli gdzieś tam już to przynosi jakieś takie efekty, że już nawet mój organizm się nauczył, że ej, koło 16, 17 powinieneś poćwiczyć, bo już twój organizm się tego domaga. Trochę te priorytety z czasem się pozmieniały, ale efekt wow pozostał. Natomiast cały czas mam problem z planowaniem choćby nawet jedzenia, to znaczy tak jak jeszcze śniadanie jestem w stanie zaplanować, tak w ciągu dnia wszystko mi się to zaczyna rozjeżdżać. Czasami po prostu przychodzi ochota na coś absolutnie niezdrowego i chyba jeszcze jednak brak wiedzy. Brak wiedzy, jak zaplanować zdrowe posiłki. Uwzględniając tak naprawdę też rzeczy, które lubię. Bo wiem, że jeżeli będę jadł zdrowo, ale rzeczy, których nie cierpię, to na dłuższą metę nic z tego nie wyjdzie. I znowu, cały misterny plan pójdzie. Ale już temat tego odcinka miałem zaplanowany. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie to tyle.
jak najwięcej takich słonecznych dni. Do zobaczenia.